Myślę, że powitamy go brawami. Odejdźcie tam, panowie, odejdźcie, żeby sfilmować. Poprosimy grupę z dzieckiem o odsłonięcie. Zwycięzcy, serdecznie witamy. Znana postać w świecie biegowym, zawodnik z numerem 70. Oj, przepraszam. To pan Michał Kulewicz, zawodnik z Gorzowa Wielkopolskiego. Kilkakrotnie już startował w naszych zawodach. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy wygrał te zawody. Na pewno był już nagradzany medalami. I wyraźnie zdystansował konkurencję, a więc już dla pana Michała statuetka w kategorii Open jest zarezerwowana i walczymy o kolejne statuetki. Myślę, że i panie się pojawią. Kto chciałby docenić trud pana Michała, może sobie w wolnej chwili spróbować trasę pokonać swoim tempem. Zwycięzca pokonał ją w 18 minut około. Dokładny czas to 18 minut 22 setne, natomiast nie wiem, czy za każdym razem mamy tą samą trasę, więc trudno powiedzieć, czy jest to rekord toru, czy tylko tegoroczny. Rowerzyści nie biorą udziału w konkurencji, ale mamy już w oddali kolejnych zawodników. Teraz widzimy bardziej wyrównaną stawkę. Wręcz muszą przyspieszyć, żeby wywalczyć statuetkę. Mamy kolejnego zawodnika. Zaraz nam się tutaj na linii mety rozszyfruje. Widzimy numer 17. To Dawid Pigłowski. Gratulujemy. Pigłowski i numer 19. Patryk Sopata. Już mamy statuetki praktycznie rozdane, natomiast walczymy dalej. Numer 72. Pan Marcin Jaskowski jako czwarty mężczyzna. I teraz witamy dużymi oklaskami pierwszą kobietę. Pani Wioletta Paduszyńska. Już z Gorzowa startowała również w naszych biegach. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa w tegorocznej edycji. A przypomnę, że na zwycięzców kategorii Open czekają statuetki jako nagrody, bony premiowe. Natomiast zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują medale. Zawodnik z numerem 90. Pan Adam Musiał, gratulujemy. Przypomnę zawodnikom o konieczności oddania po chwili oddechu chipa. Zawodnik z numerem 14. To pan Przemysław Cichocki. Gratulujemy. Jeszcze będzie sprawa, kto w jakiej kategorii, ale to dopiero po elektronicznej weryfikacji. I dopiero wtedy wiadomo, kto wygrał w swojej kategorii. Zawodnik z numerem 45 dopiero skończył. Teraz mamy numer 41. Pan Leszek Zabagało, gratulujemy. Kolejna przedstawicielka płci pięknej z numerem 9 to pani Agnieszka Witczak-Fleischer. Gratulujemy, a więc mamy drugą zawodniczkę. Numer 82, zawodnik Sławomir Wesołowski i zawodniczka z numerem 99.
Pani Barbara Popranowicz, to już mamy wszystkie trzy miejsca w kategorii Open. Następnie zawodnik z numerem 79. Pan Krzysztof Krojewski i teraz już mamy Krzysztof Telejewski, Pochranowicz Barbara, Wesołowski Sławomir. To kolejni zawodnicy, którzy wkroczyli linię mety. I widzimy, stawka jest dość mocno rozciągnięta. Ale oklaski należą się i tym ostatnim, i tym pierwszym. Ja mógł pan przechodzić z chipem, to znaczy. Mamy zawodnika z numerem 32. Pan Michał Leszczyński, przedstawiciel naszej gminy. Dla nich, dla przedstawicieli naszej gminy mamy również statuetki. Numer 89 to pan Mariusz Zalewski ze Strzelec Krajeński. Prosimy zawodników o zwrot chipów do skrzyneczek przygotowanych. Tu przy pieńku żółta skrzyneczka i na środku pomarańczowa skrzyneczka. Natomiast kolejny zawodnik z numerem 29, z numerem 53, pan Tomasz Marczewski z Gorzowa, pan Kazimierz Stańczyk z Lipek Wielki. To pewnie kategoria juniorska, numer 85, pan Wojciech Kompanowski z Lubiszyna. Z numerem 16 pan Bogumił Mędrzak z Rudnicy. Numer 46 to. A jeszcze był Mateusz. 46 pan Mateusz Piczak. Numer 21 Krzysztof Parkota. Walery Kowalski z Kostrzyna nad Odrą, numer 51. Pan Tomasz Giercach z Gorzowa, numer 54. Sebastian Kozarczuk, Robert Szymański, Paula Paroń, Waldemar Kępka, Marcin Modrzejewski z Pcic. Cała nasza okolica tutaj województwa lubuskiego. Piotr Kucharski z Deszczna. Krzysztof Zakrzewski z Gorzowa, konkretnie z Glinika jest pan, ale nasza gmina. Kolejna kobieta w stawce, pani Monika Walentynowicz z Gorzowa Wielkopolskiego. Masz numer 97? Tak. Kolejne panie, Justyna Modelska ze Strzelec Krajeńskich, Joanna Świątkowska z Gorzowa. Gratulacje. Panie w dobrej formie skończyły tą piątkę. A więc na szczęście warunki pogodowe nie wycieńczyły zawodników. Prosimy o posilenie się, prosimy o zwrot chipów. Jeszcze raz przypominam prośbę organizatora, żeby bezpośrednio po biegu oddać chipy do skrzyneczki. Natomiast oczywiście należy się wszystkim chwila echu. I kolejni zawodnicy dobiegają do mety z numerem 40. Pan Marek Gwoździecki ze Strzelec Krajeńskich. 159. Sebastian Krajewski. Krzysztof Pelech. Mariusz Laskowski. Felix Gajda. Pan Felix Gajda z Ciecierzyc, a więc nasza gmina. Kazimierz Okonek z Gorzowa.
Mamy następnych zawodników. Mariusz Kąpanowski z Lubiszyna. Barbara Jeleniewska z Gorzowa. Artur Śnieżko z Gorzowa. Na razie 45 zawodników dotarło do mety, 38 mężczyzn i 8 kobiet. A więc mniej więcej połowa stawki. Jeszcze są zawodnicy. Witamy na mecie z numerem 92. To pani Irena Majłowska z Gorzowa, Arkadiusz Iwanowski ze Zwierzyna. Dzięki nawzajem. Proszę bardzo. Następny skład mieszany z maleństwem to pani Anna Lechman i pan Maciej Golański. Następnie Agnieszka Goździecka ze Strzelec Krajeńskich. Kochanie, ile ty masz? Tam się państwo z maleństwem to przyjechali do nas ze Świebodzina, pani Lechman i pan Golański. Natomiast pani Goździecka ze Strzelec Krajeńskich. Widzimy. Nasza najbliższa okolica Gorzowa, zaprzyjaźnione gminy. Z numerem 98 jako 41 zawodnik pan Patryk Baran z Białcza. Z numerem 49 witamy na mecie panią Jannę Kupisz. Następnie Leszek Zamrzycki przekroczył również linię mety. Z numerem pierwszym to pan Leszek Domagalski ze Strzelec Krajeńskich. I mamy już na mecie 43 mężczyzn i 12 kobiet. Ale to jeszcze spora grupa przed nami. Z numerem 58 witamy na mecie panią Agatę Panicką. Z numerem 103 mamy Kingę Bogus z osiedla poznańskiego. Następnie Liliannę Żmiję ze Zwierzyna. Józefa Wronę z Wielenia. Joannę Miś z Sulęcina. Widzimy duże zróżnicowanie wiekowe wśród zawodników i zawodniczek, także dopiero przeliczymy poszczególne kategorie i medale będziemy nagradzać, żeby było sprawiedliwie w poszczególnych kategoriach wiekowych. Oczywiście jest zawsze kategoria open, niezależna od wieku, ale najczęściej są to osoby z tej najmłodszej kategorii, aczkolwiek zdarzają się wyjątki. Przypominam o chipach. Prośba o zdjęcie zawodników, którzy minęli linię mety i oddanie do skrzyneczek. A my już na zakręcie widzimy kolejną zawodniczkę, która rozszyfruje nam się po minięciu linii mety. Z numerem 102 witamy i gratulujemy pani Monice Chorodeckiej z Deszczna.
A więc nasza gmina jest dość nieźle reprezentowana i nagrodzimy najlepsze 3 panie statuetkami najlepszych 3 panów mieszkańców naszej gminy. Natomiast oczywiście nagrody są dla wszystkich 3 najlepszych w każdej kategorii wiekowej i w kategorii Open pamiątkowe statuetki. Również na koniec mamy nagrodę niespodziankę, którą wylosujemy dla zawodników, którzy startowali, a nie otrzymali żadnej nagrody za zwycięstwo. Będą uczestniczyć w nagrodzie niespodziance i wręczymy ją na zakończenie dzisiejszych zawodów. Kolejna trójka zawodników, pani i 2 panów, i już rozszyfrowujemy. Pani Małgorzata Mojska, pan Adam Wota i pan Tomasz Wojciechowski. To już są miejsca 46-47 mężczyźni i 13 pozycja dla pani Małgosi, która dotarła do nas z Kłodawy, a panowie z Gorzowa. I mamy najmłodszego uczestnika. Co prawda nie był chyba na liście zapisany, ale z mamą wbiega na metę. Witamy zawodniczkę z numerem 101. Już mamy pani Agnieszka Czerwińska z Deszcza. Numer 11 to pani Kamila Kozajka i pan Tomasz Kozajka z Deszcza. Cała trójka to przedstawiciele naszej pięknej gminy. Brawo Stanisław! Nie ma klasków. Zawodnik z numerem 8. Jak pamiętam, to pan Stanisław Grochowski. Tak jest. Szczególne brawa dla pana Stanisława. Najstarszy uczestnik dzisiejszego biegu zameldował się na mecie. Pani Katarzyna Kozaczuk, również z Glinika, dotarła do nas. I myślę, że już ponad połowa zawodników dotarła, nawet będziemy sprawdzić mniej więcej, ilu zawodników nam jeszcze zostało do pokonania dzisiejszej trasy. Zapraszamy do uzupełnienia płynów, do zwrotu chipów. Przypominam, te 2 skrzyneczki tu w okolicach mety służą właśnie do tego, żeby takie sympatyczne bieganie mogło się odbywać w różnych miejscach. Firma maratończyk, która obsługuje nasz bieg, mogła również przeprowadzać inne imprezy. A my wracamy do naszego biegu, bo do mety zbliża się zawodniczka z numerem 5,
Pani Kamila Guciak, a zgodnie z domysłem zawodnik z numerem 37 to pan Marcin Guciak z Gorzowa Wielkopolskiego. Postanowili razem biec na metę. Gratulujemy i zapraszamy na chwilę oddechu. Przypomnę, że dla uczestników przygotowany jest przez Koło Gospodyń Wiejskich poczęstunek w postaci zupy pomidorowej regeneracyjnej siły. Natomiast woda mineralna jest tutaj na stoliku dostępna bez ograniczeń. I mam nadzieję, że pomoc medyczna nie będzie, tak jak w zeszłorocznej, nie będzie potrzebna, ale jesteśmy przygotowani. Jedziemy już na drugą. Pierwszy miejsc, zawodnicy już mogą weryfikować swoje czasy, swoje miejsca, przyszykować formę lepszą na przyszłoroczną edycję, przyszykować szyję na odbiór medalu. Mamy zabezpieczone niestety tylko po 3 medale w każdej kategorii, statuetki dla najlepszych w kategorii Open, dyplomy i bony wartościowe firmy Inter do wyboru sprzęt sportowy o wartości 50 zł. Myślę, że sam udział w imprezie jest również bardzo cenny i przyjemny. Wielu zawodników przybyło na dzisiejszą imprezę w towarzystwie swoich rodzin, swoich dzieci. Jest to najlepszy model wychowania poprzez przykład osobisty. Maleństwa pójdą w ślady rodziców i na pewno będą prowadzić zdrowy styl życia, a to o wiele cenniejsze niż te wszystkie medale razem wzięte. Ale wiadomo, zawodnicy również chcą tej adrenaliny, chcą wygrywać. Natomiast kto wygrał w naszej stawce, która pani, który pan, dowiemy się za parę minut. Na razie musimy poczekać, aż wszyscy zawodnicy ukończą bieg, żeby można było to wszystko zweryfikować. Aczkolwiek już czołówka jest ustalona. Witamy zawodnika z numerem 12, pana Eugeniusza Skibę z Gorzowa. Myślę, że w swojej kategorii wiekowej pan Eugeniusz będzie wysoko, ale zobaczymy, to się dopiero okaże. Już tutaj widzimy samochód sygnalizujący zakończenie biegu, a więc ostatni zawodnicy zbiegną do mety i będziemy mogli podsumować dzisiejszą imprezę. Myślę, że już teraz śmiało możemy powiedzieć, że szósta edycja, jak każda, była udana, pogoda nie zakłóciła nam. Zawodnicy dopisali, pogoda również. Natomiast kto będzie miał największą satysfakcję, dopiero się na chwilę okaże, podjął za nią startu. Rozłożymy i będziemy szykować dekoracje nagrodowe. A zatem zawodników prosimy o chwilę oddechu, nie opuszczanie jeszcze naszego terenu, bo tak jak mówiłem, na zakończenie ci zawodnicy, którzy nie otrzymali nagród za miejsca 1-3, wezmą udział w losowaniu nagrody niespodzianki. I mogą również wyjechać z nagrodą. A zatem prosimy o pozostanie jeszcze na miejscu. Poślemy się z lupą pomidorową. Ale co nie? Ale co on trenował? Mamy już na mecie kolejnego zawodnika. Panią numer 39. Już ją rozszyfrowujemy. To pani Izabela Okonek z Gorzowa Wielkopolskiego.
A wy gdzie? Misie? To chodź sekundkę. Chodź, musisz stanąć przede mną. Sprawdzili, czy jeszcze ktoś nie pozbył się cipa i oddał do skrzyneczek. Wojtek, brzuch ci wyszedł. Na razie mamy tych cipów. Nie za dużo, ale mam nadzieję, że wszystkie w komplecie dotrą do organizatora. Mamy zawodniczkę z numerem 26. To pani Kinga Kucharska, klinika naszej gminy i pana z numerem 31. Tak jest, to już pan z numerem 31 już przybiegł. Także już miejsce ma. Natomiast pomagał pani Kinga. Ale dobra, ale masz czas, nie? Co, wstajesz i biegasz? Nie, czy się zjazd idzie do Gondolii? A, i rano zjazd. I zaraz powitamy zawodników kończący bieg. Jest to forma rywalizacji sportowej, więc wiadomo, że ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, ale myślę, że pewnie go nie będzie przegrali. Nawet się ostatni zawodnicy zasłużyli na gromkie oklaski. Takimi tutaj przywitamy i pożegnamy, bo nie zeszli z trasy, potrwali z własnymi niedogodnościami, ale dobiegli. Znaczy jeszcze? Jeszcze nie dobiegli, ale zaraz dobiegli. Na razie do mety dobiegło 50 zawodników i 23 kobiety. I za moment powiem Państwu, ile było łącznie uczestników uczestniczących w rywalizacji. Jest to jeszcze grupa 3 osób wzajemnie się wspierających albo wspierających zawodnictwo. W każdym razie nie zawsze nikt jest najważniejszy. A może los uśmiechnie się do nich i interesują nagrodę niespodzianka. Dobrze, że piłka majowa odbywa się już po raz 6. Myślę, że ta tradycja zostanie podtrzymana i w dalszym ciągu będziemy promować nasze piękne tereny, a przede wszystkim formę spędzania czasu, aktywną formę ruszania się, biegania, jak wiemy, jak wspomniał przedstawiciel władzy Deszno. Nie ma czasami siłownia. Ona tutaj na terenie przyległym na sali wiejskiej. Uprawianiem sportu propagować i swoją kondycję poprawić. No my szykujemy już do gromkich obrazków dla dwóch ostatnich zawodniczek, które zbliżają się do mety. Gratulacje za wytrwałość, dla ducha, bo piątka majowa nie jest taka prosta do pokonania. A więc gratulujemy serdecznie i już powoli
Zbliżamy się do końca zawodu. A zatem oklaski dla pań z numerem 518. Dla pani Paulina Giercak i pani Małgorzata Wynacka. Przedstawicielki naszej gminy.